Hello people, hello, hello, z tej strony Venom Lazarus i oczywiście kolejna część gry z włóczką. Tak to nazwijmy, to jest piękne po prostu. Gdzie idziemy, co robimy? No, ciasteczka tu są. Dalej te zdjęcie nie jest skompletowane, nie wiem czemu. No, powinniśmy gdzieś iść, ale gdzie? W poszukiwaniu nowej mapy. Dobra, tu byliśmy. Tu byliśmy. No, tu też byliśmy, tu jakiś miodzik. O, hej, op. O, tu byliśmy. Tutaj zobaczcie, nawet dobrze nam poszło. Mountain Track. Dobra, tu się. Zaraz. Dokąd ja idę? Nie mam pojęcia. Dziwne podejście. Tam był. Czekajcie. Tu jest. A, dobra, czekajcie. Chyba na górze było coś jeszcze na tej framudze. Zaraz zobaczymy. Łubin! Venom lubi Łubin? Zaraz, a może przez drzwi wyjdzie? O, wtedy nie mogłem tędy iść. O! Mamy kolejne! Off the rails. Off the rails? Poza torami? Okej, okay, tu chyba mama z córką? Nie wiem, a może jakaś para zakochana? Cholera wie. Uuu, jak ładnie. Dobra. Ładny las, ładny, tak, podoba mi się. Trochę kataru mam, cholera, muszę coś z tym zrobić. Jak tu ładnie, i grzybki. O, what? Nie mogę tego grzybka zabrać ze sobą. Naprawdę ładnie tu jest. A, off the rails. No rails to są tory. No to macie tutaj kolejowe. No i no bo mi się włóczka skończy w tym tempie. Dobra, pierwsze jakieś wspomnienie. Jak sobie tutaj po drzewie rysowali. Żłobili. Nie należy tak drzewa kaleczyć, kochani. Niezależnie, co byście chcieli fajnego pokazać, to jest kaleczenie drzewa ciągle. Pamiętajcie o tym. Okej. Okay. Co dalej? Może czekaj. Może wejdę tam. Nie można. Dziwne odgłosy. Włóczka! Okej. Okay. Jakiś wąż? Kurna, gołąb. O shit! Dobra, tu jest jakaś belka, czyli mamy mostek zawalony. Chyba już wiem, jak to zrobić. Czekajcie. Dobra. Aha! Widzicie? No! Bardzo dobrze. A takie buty. Dobra, czekajcie. Trzeba ją przywiązać. Czekajcie. Ściągnijmy to cholerstwo. Fuck! Bo wiecie, co zrobiłem? Czekajcie. Dobra. O. No
Proszę cię, no! To nie jest łatwe, bo... Żeby to przywiązać, to trzeba odwiązać poprzednie, wiecie? Chyba, że czekajcie. A, ja mogę wejść na to po prostu. A, dobra, luz. O, fuck! Zginąłem! No dobra, nie możemy tak tonąć. To nie wypada! Normalnie. Dobra, mam pewien pomysł. A jakbym zrobił to w ten sposób. Czekajcie, tu zawiązał. Tu trzeba zawiązać, tak czy siak. Oj, czekajcie. Dobra. I tutaj z... Oje. Wracaj, 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 wracaj. I tutaj zawiązał. O! I co teraz? Okej, tu chyba wiecie co, ja się też zawiążę. Woda, 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 nie lubimy wody. Znaczy, włóczka nie lubi wody, bo się... Wow, udało się. Bo się może... Ty, mamy tam jakiś sekret. Mamy guzik! Dobra, guzik. Jak to otworzyć? Okej. Czekajcie, czy to... Wiecie co? No właśnie, dobrze patrzyłem, że drewno jakieś leży. Sprytny Venom. Wiecie co? Ale teraz tak. Ponieważ będzie mi włóczki brakowało zaraz, to to rozwiążmy. No. I teraz. Zepchnijmy to może tu i popłyńmy sobie. Juhu! Mam guzik! Mam guzik! Jestem zarąbisty! Mam guzik. Guzik z tego mam! No dobra, a jak da... Ja wiem! Fuck! Zwaliłem! Tamtędy dołem trzeba było płynąć, ale fail! Jeszcze raz. Tam też trzeba było dołem, widzicie? Fuck? Nie całkiem o to mi chodziło. Chociaż czekajcie, czy ja muszę dołem? Nie, chyba... Mam... Okej. Trzeba tą kratę od... Nie, dobra, dobra. My potrzebujemy tej łódeczki, słuchajcie. Aaaa, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążyłem. No właśnie, tu jest mało czasu na to, żeby zdążyć. Potrzebujemy tej łódeczki, żeby móc... Cholera, nie tak. Trzeba złapać. Nie skakać. Arni, tak? Nie, Arni jak... Jarni, kuźwa, Jarni, Jarni. Jarni, jak można nazwać tak postać? A czekajcie... Właśnie, właśnie. Dobra, przywiążmy sobie to. Dobra. Co tu? Nie, 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 tu jeszcze jest za wcześnie. Ja wolę całość przepłynąć. Dobra, to zepchnijmy sobie to... Chociaż nie, Albo dobra, wiecie co? Spróbujmy tak. Niech sobie tu płynie, a ja skoczę stąd. Zaoszczędzimy dużo włóczki. Zobaczymy, czy damy radę w ten sposób. Tak! Utknąłem pod... Utknąłem, kurna, ostro. Można to zrobić bardzo prosto, tak? I tak. No dobra, płyniemy. Ja widzę, tam jest hak, jeden. Dobra, i widzicie, tu jest krata. Kratę trzeba by było podnieść. Jak to zrobić? Wow! Fuck! To coś się obraca? A, dobra, ja już chyba wiem. Czekajcie, to zawiążmy tu.
No proszę cię, no. Tylko, że tu jest łańcuch. Udało się! Czy mi włóczki wystarczy? To jest dobre pytanie. No, nie wiem po co ja tu włażę, ale... Cholera, tam na dole jest. No proszę cię! Za... Trzeba było tą łódką jechać. Wiecie, może mi się ten guzik uda zebrać normalnie, wiecie, tak... Cwaniacko, nie? I się puszczę teraz. Jest! A widzicie. Udało się. Dobra, wejdziemy sobie tu i zobaczymy, co dalej mogę zrobić. Dobra. Łódeczka beze mnie tutaj. Dobra, to są dwie koleżanki, tak? W takim bądź razie. Juhu! A nie, 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 nie! Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry! Fuck! Daleko to trochę jest ten łańcuch. Nie wiem, czy ja dam radę go złapać. Nie bardzo. Utonąłem! No dobra, mamy dwa guziki. I już wiem mniej więcej, jak się tam dostać dalej, bo już widzieliśmy, ale mam pewien plan. Czekajcie, a jeżeli by się na przykład... A jeżeli by... No, bo tam zamiast skakać na ten gwóźdź, znaczy na tą, tam był taki łańcuch właściwie, to można by się pobujać. Zobaczycie, o co mi chodzi zaraz, czekajcie. No, tylko przestanę dziwne rzeczy robić tutaj, gimnastykę poranną, tak... Okej, okay, wchodzimy. No dobra, czyli teraz tak, proste. Złapacie kółka. Podciągnąć kratę o to kółko. Okej, okay, płyniemy, płyniemy, pani łódeczka. To jest jakaś nie wiem, ławka, co to jest? Idziemy tak, bo... Nie przejmujemy się o to drewienko. Olewamy je. Cześć, ważka. I tutaj... Tak sobie pomyślałem, że można... O, właśnie! Coś takiego by zrobić. Trochę za... Za blisko wody. Jest! Shit! Udało się! Znaczy, w sensie... Po to było to drewienko. Jest! Trudne to było. Znaczy, trudne w sensie, żeby skombinować. Dużo czynników. What the fuck? Okej, okay, jakaś maszyna. Co jest na górze? Coś na górze jest. Będzie sekret? Co ja zrobiłem? Oh shit! Oh. To nie jest fajne, co ja zrobiłem. O, łódeczka. Płyniemy. Nie wiem, co ja narobiłem, ale... Ach, bo tu jest młyn. Lelelelelele. No, dawaj, dawaj. Myślisz, że tak patrzysz się do góry i... Ała. O kurna, jaka maszyneria, panie. Aha, nie tego. Tam coś na górze jest. Bo jak tam się... Jak ja mam się tam dostać? Au! Bolało!
Au! A jest tam takie coś, widzieliście? Takie kręcące się, czekajcie. Da. Prawe łęka. Czaje, zobaczcie. Shit! Ale mnie zjechało. Aha, to tam to zabija, dobra. Dobrze wiedzieć. Dobra. To jest szaleństwo! Fuck. Jezus Maria, co tu się dzieje? Dobra, to jest trudne jak cholera, bo... I tylko teraz można! Dobra. Nie, jeszcze raz. Dobra. O. Kolejna wełenka. Po to miałem tu iść. Obszedłem to dookoła. Sprytne, sprytne. A ty czym jesteś? Kółeczko. Jak ja mam te kółeczko zabrać ze sobą? Czy ja mogę w ogóle te kółeczko zabrać ze sobą? Nie, to nie zrobi mi mostu. Czy takie kółeczko... Czekajcie, a coś? Nie, w jego miejscu? Nic nie było. Wiecie, bo myślałem, że może on coś tam ukrywał. Te kółeczko ukrywało, nie? No dobra, to idziemy. No, walimy te kółeczko, nie? Ja to potrzebuję, te kółeczko. No, jako przy... Tak, potrzebuję te kółeczko jako przeciwwagę. Jezu, jak ja je wezmę ze sobą? Dobra, już widzę. Panie i panowie, czekajcie, zawiązać tu. To pchnijmy. Tu się zatrzyma. Teraz tu. Okej, i kółeczko możemy zabrać. No tak, jakaś część, ale nie wiem czego. No, no, hop. Lecie. A! Dobra, weźmiemy go, wciągniemy. I tutaj akurat takie miejsce jest na to. Ła! No proszę cię! W mitologii właściwie. Ten co tak, że tak powiem... Pchał kamień do góry i za każdym razem mu spadał. To była jego kara jakaś. Wait a moment. Tu można wejść na górę. Ja sobie tutaj zapiszę i spróbuję tu wejść. No bo jeszcze przynajmniej 3T. What? Okej. Wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy złapać jeszcze tego. I nie wiem, co dalej zrobić, bo dalej nie ma... No nie wiem, nie, najwyżej nie znajdziemy tych guzików wszystkich. Jej, kurwa. Się nic nie stanie. Dobra, kółko będzie potrzebne do czegoś. Na przykład do tego. Czekajcie, czy tam na dole... Czegoś... Kółko! No weźcie, spróbujcie... Tu nic nie ma... Nie, bo wiecie co? Myślałem, że może sekret tu jest. Wiecie? Sekretny guzik! Dobra. Kółko, przydaj się na coś. Ale fajna fizyka jest w tej grze. Naprawdę rewelacyjna, powiem wam. Kółko?
Spoko, chyba ja cię na górze potrzebuję. No. A! Kółko! Okej. A, widzicie. Zostawmy je tu. Znaczy je muszę... O, dobra, 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 jest tu, gdzie chciałem. A w ten to sposób, dobra, wyczaiłem. I co dalej? No idziemy! Jakieś śmieci tu są. I złomy. Złomy! Co to było? O, włóczek. No dobra. Czemu to jest tu? Ja mam pytanie. Ja rozumiem, żeby tu wejść. Się patrzy gdzieś na górę. Ale niczego go tylko. A, spryciarz, ale. Za bardzo czaję, co on chce zrobić. Że wskoczę tam na ten kamień. Nie, no nie wskoczę. Czyli co? Zawiązać to i tu, i tu? No. Po co? Bez sensu. Dobra, nie, to odwiązujemy w takim czasie. Dobra, to też odwiązujemy. Muszę się zastanowić, sekundę. Beautiful krajobraz, beautiful, a ja wpadłem na to, jak to zrobić. Bardzo prosto, tu stał kamień. Zepchnąłem go po prostu tutaj, bo wiecie, co zauważyłem? O, to jest ten kamień. Wiecie, co zauważyłem? Zobaczcie. Podchodzę do drzewa. Drzewo robi coś takiego. Czyli dobrze by było je... Można tu się zawiązać? Po co? Można by je wyprostować. To nie byłoby głupie. Okej. Wciągniemy się. Dobra, jesteśmy na górze. Okej, to co to, jakaś wełenka? Ta. Dobra, to tutaj będzie jump, jump, jump round. Aj! Okej, tu jest kamień, który... Aha, znowu jump, jump round. A, tam są winorośla na górze, dobra. Idziemy na to. A, jedziemy, jedziemy. Oj, oj. Aaaa! Kuźwa, w głowę dostałem kamieniem! Why? Za co? Dobra. Czy co? Trzeba uważać tam na te kamienie. Trzeba to szybko robić. Panie! Juhu! No. Shit! Gdzie jestem? A, jestem tu. Dobra. I czy ja tam... Doskoczę, doskoczę, dobra. Ura! Jezus! To było dosyć niebezpieczne, tak dostać kamieniem. Jarni. O, dobra. Eee.
się jump. Wiecie, sobie zrobimy. Jeszcze na drugim trzeba zrobić końcu, czekajcie. No nie na tym! O, na tym. Zawiąż to. Wejdź na górę najlepiej, chłopie. O. Lepiej, żeby nas nic nie zasypało. Co jest na górze? Normalnie wspinaczka! Shit. Chamstwo! Normalnie wspinaczka wysokogórska. Po co mi to? Już wiem, po co mi to! Dobra, co tam się... Chciałbym wiedzieć, co tu się na dole porobiło. Nie, nic się nie porobiło. Co jest najśmieszniejsze, wszystko spadło gdzieś w dół. Wiecie, ja już tak kombinuję, może mi się przyda kamyczek jakiś, ale pod górę tak... O, włóczka. Już mi się kończyła. Nie pamiętam, jak się nazywał... nazywał ten grecki, mityczny właśnie... bohater, który pchał kamień... O, tu też pod górę idą. Kamień pod górę... Bo bogowie go skazali na wieczne męczarnie, typu kamień pod górę. I ten kamień wiecznie spadał, i on znowu musiał go pod górę i nigdy do samej góry nie mógł dojść. What the fuck? Tantal? Nie, nie tantal. Syzyf! O! Shit, shit! Udało się. Syzyf, tak, syzyfowe prace. Chyba tak. A może i nie. Nie wiem, nie pamiętam, bardzo dawno temu. Oj. Pod kamyczkiem się schowałem. Kurna, niebezpieczne te góry. Ogólnie, kochani, to góry są niebezpieczne, więc nawet jak się idzie, wiecie... Kurwa, nędzy. Ała! Ale mnie pojechało. No dobra. Chyba wiem. Pamiętacie to, co do podczepienia? Tak myślałem, co z tym zrobić. Zawsze można tak! Trzymaj! O! Pierw jestem ciekaw, co jest po drugiej stronie. Nie wiem, czy my mamy iść w lewo. A, wełenki brakuje. Tu jest wełenka, ale wiecie co? Tak mnie korci, co jest tam po drugiej stronie. Czy starczy nam wełenki, żeby trochę eksplorować? No jasne, że jest. Guzik! Mam guzika, mam guzika, mam guzika. Trzeci już! No dobra. To nie powinno być trudne. Dobra. Co dalej? Tam. To powinno być trudne! Ała! No problem jest, wiecie co, następujący. To jest dosyć wysoko... O! To było ciekawe. Okej. Czuję się jak ten... jak on się nazywał? Yeah. Czuję się troszeczkę jak Tarzan, który skakał po lianach w dżungli. No dobra. Okej, do momentu... Nie, górą nie przejdę. Czyli tu. Aha! What? Co ta belka robi? Aha. Było blisko! No dobra, ale... Ja potrzebuję, żeby ona była... Cholera przeważona, no!
No i co teraz? Rozbudzać ją? No prawie! Tam trzeba na tą platformę wskoczyć. O! Udało się. Jeszcze ze mną nie jest tak źle. Dobra, mamy tutaj wełenkę kolejną. W ogóle, co to jest? Generator jakiś? Prawa czy lewa? To jest bardzo dobre pytanie, zawsze. Wygląda na lewą. Tak, tu jest jakaś belka stalowa. No dobra, no to idziemy w lewo. Tu jest coś takiego, dzięki czemu mogę na tą rurkę wejść. Okej. To po co? Okej. Znowu w dżungli. Venom znowu w dżungli, ale po jakiego grzyba... Dobra, wiem. Możemy to zrobić tak. Możemy to zrobić tak. I wtedy... O! Proszę was. Juh! Nie wyszło! To było bez sensu! Dobra, czekajcie. Zrobimy to profesjonalnie. Wersja pro. Dupa. Ej no. Przecież tam się można złapać. Są te gwiazdeczki takie. O, proszę cię. O to mi chodziło. Pewnie w prawo pójdziemy w lewo. Tam nic nie ma. Więc idziemy w prawo, tak jak każą. Do not climb on timber stacks. Żeby się nie wspinać na te. Na drzewa ułożone, tak wiecie, jedno na drugim. Kłódki. Kłódki, jest taka tradycja, słuchajcie, kłódek. Przyszło to, nie wiem skąd tak naprawdę. Wiem, że we Francji było, wiem, że teraz i w Polsce szaleją na tym, że na mostach wiesza się kłódki na zasadzie takiej, że dwoje ludzi na przykład, żeby ich nie rozłączyło nic. O, i znalazłem... O, pociąg przyjechał. Nie, ja chcę to. Dobra, głupi pociąg. Kolejna wyszywanka. Kolejne osiągnięcie. Wy tego nie widzicie, bo to jest na Originie, ale... Ze przejście każdej mapki jest osiągnięcie. O! Mamy drugą połowę... Znaczy, jedną, trzecią jeszcze zdjęcia. Tam widzicie? Po prawej? Czy jeszcze jednej... jednej trzeciej brakuje. Bardzo dobrze. No dobra, zobaczmy co w naszej... ten... Off the rails, czyli poza... Można nazwać to tak, albo poza szlakiem, albo poza koleją. Rails to też są trory kolejowe. You could spend a life wondering what lies at the other end of the track. A, możesz spędzić całe życie zastanawiając się, co jest, co leży po drugiej stronie torów. W sensie, na drugim końcu torów. Albo możesz po prostu się przekonać. It hurts to let someone go, but sometimes leaving is necessary. Aha, że czasem trudno jest kogoś opuścić, no bo wiadomo, czasem się rozchodzą drogi ludzi, tak? Czasem dzieci odchodzą z domu na własne życie zaczynają i tak dalej. Rodzicom jest trudno zostawić, puścić te dzieci, ale czasem jest to po prostu konieczne, tak jak piszą tutaj. Tutaj wycieczka po górach, czyli że tak powiem... Albo to są przyjaciółki, pewnie to są przyjaciółki, po prostu jedna wyjeżdża gdzieś już, wiecie, na studia albo coś. No i mamy tu kolejny rozdział, kochani, z kolejnymi zdjęciami, ale to w następnym odcinku. Więc mam nadzieję, że się podobało, bo naprawdę mi ta gra cholernie się podoba. Jest piękna, wspaniała i z wielkim, wspaniałym przekazem, więc cóż tu więcej powiedzieć. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Hejka!